że ta gra jest całkiem niezła. Tylko właśnie chyba się zatrzymaliśmy w tutorialu w tej grze. I teraz jesteśmy na pustynnej planecie. To jest takie trochę takie SimCity kosmiczne. No może nie do końca. Ale jesteśmy na kosmicznej planecie. I mamy misję, żeby wybudować geotermalny generator. Dobra. Calandra, gdzie? Babeczka poszła sobie coś eksplorować i ją zjadło. Energię mamy, nie mamy wody i nie mamy jedzenia, nie? I mamy 28 ludzi. Dlatego ja bym teraz zrobił tak. Jack, Jack, are you online? I'm here, Vori. Jack, I need you to get down to the Sandy Gulch colony with a medevac unit immediately. Zróbmy sobie tutaj taki, że tak powiem, o, przejście. Co to jest? I'm sending you the last known location of her transponder signal. I'm on my way. All right, Governor. Looks like we've got a situation on our hands. To możemy sobie odebrać. I'll let you know what you can do to help. I teraz mamy tu takie rzeczy, jak chcielibyśmy coś pokopać. Mining laser. Tu możemy sobie włączyć zasoby, gdzie są jakie. I od razu będziemy widzieć, że tu jest iron. Tu jest iron. A tu jest geothermal vent. I jeszcze musimy mieszkania dla nich pobudować, czyli jakiś habitat. Ustawmy go tu. Dobra, i oni to teraz wszystko będą budować. Tu zaczęli zboże robić. Tu niech brokuły sadzą, tu niech kukurydzę sadzą, a tu niech watermelony sadzą. No tak. Dobra, musimy teraz wody tutaj zrobić. Okej. Oczywiście, żeby te rzeczy pracowały, to musimy mieć ludzi, a żeby mieć ludzi, to musimy Immigration Center najlepiej, moim zdaniem, zrobić. I oni będą tu przylatywać, nie? Ciągle mi brakuje wody. Ale to na przykład ma wodę. A nie jest napisane, ile tej wody produkuje. O, widzicie, oni szukają tej babki tutaj statkiem. I copy, Jack. Okay, I think I see her. Something at the bottom. I see a body. She didn't go far. Is it Calandra? I see the exosuit, so it's gotta be her. I'm gonna get out and do a scan. Help load her into the extractor. Roger that, Jack. Quinoa farms? Na nich są farmy, żeby zwykle. Patrzcie, tu potwór wyszedł. I pluje. Niedobrze, kurde. O, fuck, chyba dostaniemy. O nie, no, nie trafił na szczęście. What the hell was that? It appears to be some sort of giant worm creature. That thing was not one of the species in our expedition briefing. Well, it seems to live underground, so it's no surprise that our scanners didn't pick it up. Should I be worried about that thing? My scanners indicate that it appears to move in a separate tunnel network from the one you're in right now. Trzech kolonistów na jedną wycieczkę statku, to dobrze.
but you'd better hurry it up just in case. I appreciate that. I'll make this as quick as I can. You see, Governor? This is why we don't go on unauthorized exploration missions on an alien planet. Zapiszmy to sobie, bo tu się w tej grze autosave'y same nie robią, nie wiem, jakieś jest dziwne rzeczy. Not without proper clearance and backup. I'm sure you're not the sort of person who would engage in that kind of reckless behavior. But do make sure your colonists are aware of the danger of these sorts of spontaneous field trips. Dobra. Tak czy siak mamy ich więcej mieszkańców. Zaczynamy już wodę wydobywać, mamy jedzenia na plus, więc to całkiem spoko jest. Można szpital założyć. Park, bar and grill. Myślę, że jakiś... Nie no, nie mówcie mi, że jest hunger growing problem, bo nie jest. Pracowników tylko potrzebujemy, jak tu nikt nie pracuje, to wiecie. No i oni mogą się teraz tu rozrywkować, ale jest tylko 37 mieszkańców. Dune 2018 wygląda na... No, może przez tego czerwia, że on tu tak wyszedł, nie? Okay, Jack, we have the medical facility in place and we're ready to begin the extraction. Jack, are you there? I'm here, Vori. I've got Calandra loaded in now. Vital signs are normal, mild concussion, but I've got her on a rebreather and she's doing fine. I can understand Calandra's curiosity, but I'll have to speak with her about unauthorized solo expeditions. I'm glad it's somebody else that's getting in trouble for a change. But there's something else. Yeah, what is it? There were signs of a struggle. Signs? What sort of signs? There were a few puncture marks on the suit. A, widzicie, ta babka, która tu gdzieś w dziurze była, to została ukąszona. Tak przynajmniej oni mówią. Roger that. One more thing. It looks like Calandra found something down there, some kind of object. She was holding it in her hand when we loaded her onto the medevac. It's like a cube. Okay. Well, I'm sure it's just some piece of equipment. I don't think so, Vori. It's not man-made, and none of us have been down there. Okay. What I just heard was not man-made. Jack, knock it off. Stop pulling my leg. Widzicie, Jack mówi, że to nie ludzie, że jakiś znaleźli jakiś przedmiot, który nie został przez ludzi stworzony. Then I admit that that's peculiar. All right, bring it back with you. We'll subject it to further analysis back at the colony ship. Roger that. Torin out. Immigration center. Storage full. A to niedobrze. Dobra, żeśmy, o, nanity. No dobra, i te nanity się produkują, tylko problem z nanitami jest taki. Build two outpost buildings. Power to requires. A jak to zupgrade'ujemy, to się zrobi więcej power. Jesteśmy na takiej trochę granicy, tylko że power też zależy od tego, ilu pracowników jest w środku, nie? Nie wiem, czy bym takiego drugiego portu nie zbudował lotniczego. Wiecie, żeby za każdym razem ci imigranci przylatywali. Nikt
tu nie pracuje w tych farmach, to jest ciekawe. Jedzenie jest dobrze. Od razu więcej pracowników będzie, bo to jest tak, że oni tu nie pracują, tak? 33% efficiency, no to jest mało bardzo. Zobaczmy, jak wygląda powietrze. Nie najgorzej, szczerze powiedziawszy. Tylko że te nanity się nie produkują, nie? Ile tam ludzi pracuje? Dam tu priority, żeby ich było dużo. No i teraz widzicie, z półtorej, patrzcie, jak się synthesize nanity. Nie? To teraz to leci. Boję się, że on tu będzie wystawiał się i pluł na boki. Zrobimy tu mieszkanie dla nich, żeby mogli sobie tu mieszkać. Co tu jest? Aha, że tu już jest przeten. Dobra, a skyscraper, że jeszcze jest dużo miejsca. Raczej są szczęśliwi. Dobra, jak ci od przerabiania? Mają to. No, robią równo. No i air condition się pogarsza, nie? Znów mamy storage pełny, co oznacza, że trzeba by było... Nie wiem, czy ja muszę obydwa, bo jedne to są filtry, a jedne to jest wciąganie powietrza, nie? Się zastanawiam, czy ja muszę zawsze obydwa budować, czy nie. Ktoś pracuje w środku, ktoś pracuje w środku. Dobra, incoming shardstorm. I teraz shardstorm to trzeba jakąś obronę zrobić. Requires research center 1. A gdzie ja mam research? No dobra, niestety shards nie mamy na ten, więc nam coś mogą rozwalić przypadkiem te shardsy. Nic nie trafiły w sumie. A czego nam tu brakuje? Nanitów nam brakuje. A czemu nie mamy nanitów? Aha, bo pewnie nie ma tego. Nie, no robią te nanity i to bardzo szybko. Ja bym jeszcze jeden taki nanit procesor zrobił tutaj. The reports.
of low food supplies are quite concerning. Please make sure your colony increases food cultivation immediately. Dobra, to co my tu mamy? Build to outpost. Aha, build to outpost. A ja już ten, dobra. Dobra, objective complete. Niby jedzenia nam brakuje troszeczkę, ale to nic. Ja bym tu chciał szpital na pewno zrobić. Bo widzę, że niektórzy są chorzy. Object complete. Pełno rzeczy zrobiłem w związku. Dobra, 8 imigrantów, 180 broku czy 45 nanitów. Nanity lepiej. Dobra, zreperowane. Rzeczywiście nam trochę tego jedzonka brakuje. Musimy wygrać referendum, ale ludzie to nas chyba lubią. No może nie do końca, trzeba im coś zrobić. Trzeba im tak, tym trzeba park postawić. A Trade Hub, no tak, Trade Hub to by się przydał na pewno. Dobra. Budujemy te rzeczy, tylko wydaje mi się, że zaraz nam energii zabraknie. I mamy tu reaktory geotermalne, tylko że one moim zdaniem są narażone troszeczkę na uszkodzenie. Teraz spróbujemy je tu zbudować. Tylko musimy się bliżej dostać, nie? Dobra, nowa misja. Exchange gold for 300... A ja nie mam gold. No dobra. Mam jedzenia, coraz więcej. Ciągle narzeka, że nie mam niby jedzenia, ale tu nie ma dron. Co, pracowników nie mamy? O, widzicie, wysunął się, pożygał i się schował. Co to kurde leci? O Jezu, to góry są. Myślałem, że coś na nas leci. O nie, musimy obronę ustawić. A gdzie jest Research Center? Dobra. I te creep spory nam zarażą ludzi, oni będą chorzy, kurde, bo nie zdążę wybudować. Widzicie creep spore. Nie wiem co to znaczy. O, jeszcze Shardstorm nas zaatakuje. No to teraz obrona. I teraz, żeby się bronić przed takimi creep sporami.
Scrubbing Drone Station. Aha, bo on już mi to jakby zaraził i teraz ja muszę to zdrapać. Ale jaja. Tam się chyba rozwali ten budynek. No niestety, habitat trzeba nie zbudować duży taki. Dobra, teraz te są takie skrabujące, widzicie, bo nam coś takiego jakby zaraziło. One będą to czyścić. Fuck. Tego nie przewidziałem. Trochę kurde kiepsko, powiem wam. O Jezu Święty. Dobra. A tu jak to wygląda? I have a special assignment for you. Hello, chief. I've consulted with you. Dobra. Czekajcie sekundę, niech ja się tu ogarnę. Bo nam się troszeczkę porozwalało. Dron tutaj nie mamy w ogóle, które by mogły budować cokolwiek, dlatego się nic nie da zrobić. A co się tu stało? Aha, to trzeba naprawić po prostu, czy coś jeszcze. Myślałem, że coś jeszcze tutaj jest nie tak. No powiem wam, że przypałbym z tym, jak, że nas zaatakowały. Dobra. Energia geotermalna stąd, energia geotermalna stąd. Dobra, tylko gdzieś mi się znów... stracił jakby sens tej gry, tak? Muszę zbudować energię. Nie. Toxic gas emissions. Energy thermal vents. Once the toxic gas reaches. Czyli jakbym tu miał generator geotermalny,
to by mnie to nie wybuchło na w twarz. I tu piszą, że zaraz ten wybuchnie. No właśnie, i gaz będzie. O kurde, plug spores, dobra. Dobra, nie ma już tego gazu, skończył się. No i są te spory tutaj jeszcze, które nie wiem, gdzie one są. Gdzie one są? Widzi je ktoś? To działko powinno w nie strzelać. A nie widzę, żeby w cokolwiek strzelało. Build a lightning tower, dobra, czyli muszę wieżę przeciwpiorunową. Dobra. Pobudowane. Próbuję coraz dalej dostać w głąb tej mapy. Tu jakieś kopalnie są. Air intake pozamykaj, wyłączaj. Nie, ja to wolę już zabudować ten gaz po prostu, nie? Tylko że tu na przykład nikt nie pracuje, najprawdopodobniej dlatego, że to jest flag spore detected, gdzie... Aha, no to tu by trzeba było jeszcze te działka porobić. No i oczywiście tego skrabera by trzeba... To leci, ale widzicie, to działko tutaj było i ono rozwaliło tego Ale znów jest to samo, co żeśmy wczoraj grali, czyli znów dochodzimy do momentu, dobra. No właśnie. I dzisiaj zatykamy te. Ten się znów tu ustawia z dziury, robak. Kiedy byli to biną? Drodzy, a nie działka. Wiem, że im dalej mają do pracy, tym gorzej. I was originally scheduled to lead an expedition outside the Sandy Gulch colony, but today's events have thrown a bit of a monkey wrench. Musimy expedition center. Analysis of this cube is going to keep me busy for the foreseeable future. So, I've spoken with the commissioner, and we've agreed to put you in charge of expeditions from this point forward. Don't worry, I'll be with you every step of the way, and I'll give you advice where I can. I've uploaded the schematics for the expedition center to your colony governance system. Once you build it, you'll be able to send an expedition vessel outside of the colony to go exploring. A tu jeszcze gdzieś był taki artefakt. O, schematic note. A, musimy, żeby artefakty trzymać. Tu jakieś szarcy spadają. I trzeba naprawiać rzeczy, bo się mogą rozwalić. A tu jest w ogóle research center, nie? I oni mieliby wszystko wynaleźć najlepiej. Oni tu mają do wynajdowania jakiś chlebek czy coś z lokalnej flory i fauny. Niech sobie wynajdą.
Dobra, mamy Expedition Center, ale zupełnie nie wiem, co ono ma. O kurde, jakie powietrze tu mają słabe. Dobra. O kurde, i food shortage. O fuck, teraz mi zaczną umierać. Musi zima skończyć. No wiem, że jest źle. Może coś w trading się da zrobić, żeby było. Kurde, umarli mi wszyscy, fuck. Nie, nie, nie zrobimy, nie zostawimy tego tak. Od razu ich dajmy wszystkich. Od razu ich dajmy wszystkich na robienie jedzenia. A czemu nie ma... Aha, bo nie ma prądu. Czemu nie ma prądu? Czemu nie mogę Reaper zrobić? Czemu nie ma prądu? To jest co, water pump. No i się zaczyna śmierć, tak? I wszyscy umierają nagle. Ale czemu nam wywaliło i prąd, i ten?
Dobra. Ja, geothermal generator jest dobra. Dobra, są tu generatory. Zaczyna nam spadać jakby wydajność w tych generatorach, ale nie mam pojęcia czemu. Dalej w tych generatorach spada. No to pewnie dlatego, że są słabi, wiecie, że są wkurzeni. Tu mam 200 korn, jakby się to udało skończyć i pick up, to będziemy mieli jedzenia 200. Dobra, jest 200 jedzenia. Zaczynamy robić jedzenie. Morale jest niskie, ale przychodzi nam to jedzenie, tak? Dobra, zaczęliśmy robić jedzenie i zaczęliśmy z energią wracać. Okej, okay, udało się, tylko dlatego, żeśmy korn znaleźli. Fuck, to jest niebezpieczne strasznie, powiem wam. Widzicie, jak niebezpieczne jest, jak jedzenia nie macie? Co jest infected? Aha, dobra, to tu trzeba drony zrobić, te takie, o te. Będzie trzeba skrobać. Aha, oni już tu są, drony do skrobania. To trzeba tylko obronę tu ustawić, bo najwidoczniej nie było. Dobra. Jest tu to Expedition Center, tak? Jak się wysyła tą ekspedycję, bo nie mam zielonego pojęcia. For stranded expedition, we would send an expert team to explore the area around Sandun. To send an expedition ship out to rescue all four of them. Ale gdzie? Jak to się robi, mi powiedzcie, bo tego nie wiem. Active cannot be deactivated while zone has sufficient power. Ok. Gdzie tu, gdzieś tu był posterunek policji jeszcze. Nie wiem gdzie, tu? O, jest police drone. Dobra. No bo tu nikt nie pracuje, to nie ma ten... Piszecie, co za czasy. Nie wiem jak... Wesel... Okej, o, mogę wysłać, dobra. Okej, okay. Rescue Expedition. No i chyba lecą, nie?
Dobra, mamy storage depot, bo już mamy przepełnione, trzeba to jeszcze raz ulepszyć. Co im tu jest na przykład nie tak? Czemu mają niski happiness, bo co air quality? Ale już chyba to tu pracują, nie? Żeby je poprawić. I co, wrócili z tej ekspedycji? A nie, lecą tam, no dobra. Dobra, że niby jedzenia mamy mało, ale tylko przez to, że w zimę jest mniej tych. Budujmy szpital. I piękny park. Dobra, wygraliśmy referendum Lightning. Co z tym powietrzem tu ciągle jest, powiedzcie mi. Nie wiem, zbudujmy drugie. No tu już wszyscy pracują i co, ciągle im nie pasuje to powietrze? Dobra, zaczyna być problem z tym, z energią, dlatego musimy zacząć robić taką porządną, poważną energię. Co to kurde, czemu to się nie dobudowało? A żeby zrobić poważną energię, to musimy wydobywać tutaj taki specjalny materiał kosmiczny. Działka strzelają do tego. Pompa wodna. I co, wydobywamy ten materiał? Coś tam wydobywamy. Tu mi się powietrze nie podoba. Dobra, tu też zrobimy. I teraz jak już mamy to strontium, czy nie wiem jak to się nazywa. O kurde, coś walnęło. To możemy zrobić zorium. O, zorium generator. Tylko żeby musimy mieć 86 nanitów, żeby go robić. A nie mamy w ogóle nanitów. I to jest teraz sprawa, która mnie zastanawia. Aha, bo go trzeba dalej puścić, dobra. Czemu nie mamy nanitów? Zobaczmy. Tu gdzieś była fabryka nanitów. Tak, spójrzmy na to. O, tu. Ludzie w niej pracują, ale nie ma w ogóle żelaza. Tu jest depleted żelazo, więc nic z tym nie zrobimy. Tu też jest depleted żelazo. Tu też jest depleted. O kurde, żelazo nam się kończy. Tu jest iron deposit, to można tu spróbować dojść do niego. O, i nawet chyba nie będzie trzeba nic specjalnie tu budować, tylko tak. I... Nie wiem, czy ja to połączyłem, czy nie. Chyba nie połączyłem, kurde, zabraknie mi. Ok,
Okej, zebrali, uratowali tego typa. Niech jeszcze tego uratują. Tu jest dużo żelaza. Iron i iron deposit. Dobra. I co wydobywają? No niech tu dużo wydobędą, to nam nanity. Okej, spoko. Czyli mamy te nanity, no ale tu są, tu jest iron deposit i iron i ja tu się muszę dostać. To na pewno. Tu może nie być, może nie być mieszkańców. Dobudujemy tu domek z mieszkańcami, to będą mieli blisko do pracy. O, już tu ktoś zamieszkał, już zaczynają wydobywać, ok. Żebyśmy zrobili taki... Myślę, że tu by można było ich połączyć z tym. Ok, jest git. Dobra, gdzie są nasze ekspedycje? A nie, remove, explore, close, rescue, ok. Dobra, niech lecę. Jak tam przestępczość? O, prawie nie ma. Tu się czasem też jakieś rzeczy psują i jak one się zepsują, to jest problem, bo to nigdzie nie jest tak za bardzo napisane, że one mają się zamiar zepsuć. Rating. Okej. Wyznaczyliśmy im ścieżkę, więc oni teraz będą sobie... Jest w porządku. Ciągle nie mamy tego, tej energii, ale o, tu już nam się zaczęła robić, więc ja bym gdzieś tu w tym miejscu, może tu na końcu nawet, czemu blocked, postawił generator tego strontium, czy jak to się nazywa. Analyze Sandworm. Musimy robaka zanalizować, ale myśmy go znaleźli tam na tym, nie? Tu jest ten Sandworm, więc już do niego lecimy. No i wsadzamy wszystkich do elektrowni. Dzięki temu... Wygląda to wszystko w porządku. Sprawdźmy jeszcze, gdzie są jakie minerały. No tu byśmy mogli jeszcze złoto spróbować odkryć. Well done, governor. We'll put a junior governor in charge of this colony as you move on to new challenges. Koniec, udało nam się przejść całą grę. Tak. You'll be pleased to hear that Calandra is recovering nicely. We've subjected the object she recovered to analysis. And it immediately pinpointed the location of a few unusual structures. Your next mission will be to start a colony at that location so that we can analyze whatever it is that Calandra's object pointed us to. Pack your coat. We'll be taking you to an Arctic zone called Azara Falls. Do arktycznej zony nas wezmą. Siedemnastu mieszkańców, a nikt nie chce do tego wejść? Nie rozumiem. Widzicie to? Nic, zapisujemy.
Victory. Climb Victory. Okej, okay, no i żeśmy Climb Victory zrobili. I wysuwają nas do innej zony. I powiem wam teraz, że jakby wczoraj żeśmy w tą grę grali, była taka... taka sobie, nie? Ale jakby tutaj, w momencie, kiedy zaczynają się, wiecie, jakieś takie... lepsze historie dziać, to moim zdaniem całkiem nieźle się to prezentuje, zwłaszcza, że fajnie działa, chociaż nie wiem, czy nie będzie monotonne, budowanie tych lokacji jest dość podobne. Ale przypomnijmy sobie takie gry jak Settlersy, tak? Niby wszystko było to samo, zawsze się piekarza stawiało kowala, ale tu gdzieś zabrakło metalu, tu gdzieś zabrakło... O, ktoś do mnie dzwoni, czego innego i wiecie, i było inaczej. Dobra, moi drodzy, przerwa.